Dzień dobry, cześć, witajcie na moim kanale. Ja dzisiaj przychodzę do Was z recenzją mangi. Będzie to recenzja mangi od wydawnictwa Kotori. I powiem Wam szczerze, że nie wiem, czy mam taką dzisiaj zadowoloną minę, ponieważ po tej recenzji nikt nie będzie miał zadowolonej miny. Ani ja, ani wydawnictwo Kotori, ani myślę Wy, bo manga jest naprawdę... Zresztą, co ja Wam będę mówiła, zaczynajmy, lećmy z tym filmem dzisiaj. Zapraszam Was bardzo na dzisiejszą recenzję. Więc tak jak już mówiłam, przechodzę dzisiaj do Was z recenzją mangi od wydawnictwa Kotori i będzie to manga Platinum Pasta. Powiem Wam tak, nie wiem, naprawdę nie wiem, czemu wydawnictwo Kotori wydało tą mangę. Ja Wam powiem, że nie mam pojęcia. Nie wiem, naprawdę. Bo to jest coś strasznego. To jest taka tragedia i to jest taka brzydota, że nawet się nie wyobrażacie. Ja po prostu naprawdę kocham wydawnictwo Kotori. To jest jedno z moich ulubionych wydawnictw razem z Dango. I po prostu naprawdę nie wiem czemu ich pokusiło, żeby po takie coś sięgnąć, po takie coś, po taki koszmarek. I nie mogę nazwać tego małym koszmarkiem, bo jest to wielki koszmarek i po prostu powiem Wam tak, ja nie znalazłam w tej mandze nic dobrego, co by ją choć o ciupineczkę uratowało, bo nie ma tu nic dobrego. Słuchajcie, ani kreska nie jest dobra, ani historia nie jest dobra, ani bohaterowie nie są dobrzy. Po prostu nic nie jest dobre. Też jak ta historia, jak jest ona poprowadzona, też nie jest dobra. Marzenia bohaterów... no może ciuteńkę są dobre, ale to po prostu naprawdę czasem. Tylko i wyłącznie czasem, ponieważ jakby ich dążenie do tych marzeń jest beznadziejne. Po prostu jest beznadziejne. I naprawdę ja uważam, że to jest manga, którą powinno się po prostu spalić na stosie. Naprawdę, uwierzcie mi. To jest naprawdę bardzo, bardzo zła manga. Bardzo zła yaoi. To, z czym ja musiałam się mierzyć, czytając tą mangę, naprawdę było straszne. Dobrze, zacznijmy w takim razie może od samego początku. Mamy głównego bohatera, który jest kucharzem, który jest bardzo dobrym, bardzo młodym kucharzem. Już nie pamiętam, jak on ma na imię. Mamiya, tak. Mamiya, więc jest on kucharzem, tym tutaj z samego przodu. I słuchajcie, jest on po prostu naprawdę, nie wiem, czy nie najgorszą postacią z tego całego yaoi. Ja uważam, że chyba jest najgorszą. Ponieważ po prostu, nawet nie mogę, nawet po prostu już jak o tym myślę, to zaczynam się naprawdę po prostu śmiać. Więc Mamiya jest mega, no można powiedzieć, że nawet mega zdolnym kucharzem, młodym, więc wszyscy się dziwią, że w takim młodym wieku osiągnął taki, no taki poziom już, tak, że już może prowadzić naprawdę bardzo dobrą, znaną restaurację. No i jest też tych dwóch mężczyzn, których widzi tutaj, jeden tu i drugi tu. No i oni praktycznie codziennie do tej restauracji tego mami przychodzą. Jeden jest dostarczycielem ryb, a drugi chyba dostarcza zioła, z tego co pamiętam, tak mi się wydaje, że tak, jeden jest rybakiem, tak, jest dostawcą ziół. I słuchajcie, Mamiya, ponieważ powiem Wam szczerze, że wydaje mi się, że już nawet but, albo nawet podeszwa buta jest od Mamii mądrzejsza. No i słuchajcie, któregoś dnia Mamiya podsłuchuje rozmowę właśnie tych dwóch mężczyzn, no i po prostu nie dosłyszał wszystkiego, akurat dosłyszał tylko tą część, gdzie oni się kłócili o to, jakby no...
który, no, że nie mogą się dogadać tak jakby o swoje uczucia, ale wcale nie chodziło o ich uczucia do siebie nawzajem, tylko o uczucia właśnie do mami. No i mami ja źle to zrozumiał. No i następnego dnia postanowił zrobić kolację właśnie dla swoich dwóch cudownych kolegów, żeby po prostu oni się lepiej poznali, żeby przestali się wstydzić tych uczuć do siebie. Nawiązuje się między nimi rozmowa, pomiędzy właśnie trójką mami ja i tych dwóch panów. Nawiązuje się między nimi taka rozmowa właśnie na tej kolacji, no i mami ja do nich mówi: wiecie, słuchajcie, nie powinniście się tak wstydzić swoich uczuć, przecież to nie ma znaczenia, czy podobają wam się mężczyźni, czy kobiety, powinniście wyrażać swoje uczucia i tak dalej, i tak dalej. No i biedny mami ja myślę, że pożałował szybko swoich swojej decyzji, swoich słów, ponieważ to, co się stało później, możecie sobie wyobrazić, co tam się stało, jak dwójka dobrała się do jednego. Do jednego, dokładnie, dokładnie. Więc oni źle zrozumieli intencje mami. Mami ja źle zrozumiała intencje tych dwóch. No i mamy mały, nawet bym powiedziała, że spory, no gwałt, umówmy się, więc absolutnie nie zrozumcie mnie źle. Gwałt nie jest czymś, z czego należy się śmiać, bo to jest bardzo poważna sprawa, to jest bardzo zła sprawa. Ale w tej mandze jest to po prostu zrobione tak, że nie jesteś w stanie się z tego nie śmiać. Po prostu naprawdę, mówię wam, to nie jest manga typu właśnie jak Cast to Heaven od Dango, gdzie jest poważny temat potraktowany. Nie ma tam, że ktoś się z tego śmieje, tam po prostu jest znęcanie się. A tutaj moim zdaniem to jest takie... Jezu, mami ja w ogóle tak jakby z tym nie przejął, wiecie, że zostało wykorzystane przez dwóch mężczyzn i jeszcze, jeszcze jest jedna rzecz, ponieważ tutaj mamy, mamy trójkąt, czyli mamy mamię i dwóch tych przystojniaczków, plus jest też dość stary facet, który jest, no jest stary, umówmy się, który wykorzystuje też mamię. Tak, i wykorzystuję go też w sposób właśnie nieprzyzwoity, więc słuchajcie, do czego ja dążę? Ponieważ jest właśnie mamia, chłopak, który teoretycznie ma wielkie marzenia, chce się stać mega wielkim kucharzem kuchni włoskiej, jest wykorzystywany przez starszego faceta, który no jakby... Na to wykorzystywanie tak naprawdę ten mija pozwala, żeby ten mężczyzna starszy go wykorzystywał, ponieważ myśli, że jakby sam nie da rady sobie, wiecie, ze swoją karierą, że musi być wykorzystywany przez tego mężczyznę, ponieważ inaczej nie będzie w stanie sam jakby swojej kariery kulinarnej, nie wiem, rozwijać, coś w tym stylu. No i tych dwóch mężczyzn postanawia, że pomoże mamie wyzwolić się z objęć tego okrutnego, starego mężczyzny. Tak, dokładnie. No i zawiązują taki pakt między sobą, że po prostu pomogą mu to zrobić. Mamia na samym początku... Boże, jest takim głupkiem po prostu. To, wiecie co, to są takie dialogi, źle poprowadzone. I tak te problemy bohaterów są tak strasznie płytkie, że ty się nawet nie przyjmujesz tym, że mamia ma problemy z tym wykorzystywaniem seksualnym i z. I znowu tutaj z tymi dwoma mężczyznami, to właśnie o to chodzi. Chodzi mi o to właśnie, że cała historia nie byłaby nawet zła, gdyby była inaczej poprowadzona. Gdyby była po prostu sensowniej, gdyby bohaterowie nie byli takimi głupkami, bo bohaterowie są mega głupkami, naprawdę. To, co oni robią, na początku mówią do... przepraszają go za to, co na samym początku mu zrobili za ten gwałt, a później nagle znowu to robią, więc po prostu
Halo, halo, gdzie jest logika, naprawdę, w tej mandze, po prostu tutaj nie ma nic, słuchajcie, nie ma nic, żadnej logiki i naprawdę was bardzo, bardzo ostrzegam przed kupowaniem tej mangi, ponieważ, tak jak już mówiłam, fabuła jest do kitu, rysunki są do kitu, postacie są po prostu dennie głupie, są gwałty, jest molestowanie, jest wykorzystywanie, jest mobbing, jest po prostu wszystko w jednej mandze i to wszystko byłoby w porządku, gdyby nie to, że po prostu jest to źle poprowadzone. Jest to poprowadzone na zasadzie, że bohaterowie mają te problemy, ale w ogóle sobie jakby teoretycznie niby je rozwiązują, ale właściwie problemy same się rozwiązują za nich, więc oni tak jakby nic sobie nie rozwiązują, tylko cały czas o tym rozmawiają, więc nie dość, że jest to nudne, to jeszcze po prostu jest molestowanie na molestowaniu, gwałt na gwałcie i tak, więc słuchajcie, ja chyba już więcej o tej mandze nie chcę mówić, ja wam bardzo, bardzo tą mangę odradzam, chyba że macie ochotę przekonać się, chyba że macie pieniądze i możecie sobie zainwestować 23 zł prawie w tą mangę i przekonać się sami, jaka ona jest zła. Ja was nie będę powstrzymywać, bo i tak pewnie jesteście mega ciekawi teraz w mojej recenzji, czy to jest aż tak złe, jak ja mówię. Ale tak, uwierzcie mi, to jest tak złe, jak ja mówię. I naprawdę, ja bardzo rzadko mówię źle o czymkolwiek. Ostatnią mangą, o której powiedziałam złe słowa, była wrobiona w magię. Ale to już wiecie, wrobiona w magię też była denna, też była głupia, ale wierzcie mi, że to jest jeszcze gorsze. To jest jeszcze gorsze, więc po prostu naprawdę, nie tykajcie tego nawet palcem, bo ja już i tak za długo po prostu tutaj z tym stoję, za długo to dotykam, więc odłożę. Chociaż pewnie gdyby okno było otwarte, to bym wyrzuciła w tej chwili przez okno tą piękną, cudowną mangę. Ja jeszcze na sam koniec pokażę wam kilka ujęć z kreski, z mangi, no i zobaczycie, czy wam się podoba, czy nie, bo kreska chyba jest już tutaj w tej chwili jedyną taką pozytywną rzeczą, która jeszcze w miarę jest do przełknięcia, ale cała reszta nie. Okej, kochani, więc to jest wszystko, co dla was przygotowałam w tym filmie. Mam nadzieję, że się wam podobało i mam nadzieję, że porządnie was zniechęciło do sięgnięcia po tę mangę, bo naprawdę, uwierzcie mi, że naprawdę ona jest tak tragiczna, że nie mam słów. Dobra, słuchajcie, w takim razie dziękuję wam bardzo za oglądanie. Do zobaczenia w kolejnym moim filmie. Także pa, pa! I nie zapomnijcie zajrzeć na mojego Facebooka, na Instagrama i na Mala. Linki na dole.